Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o pewnym znienawidzonym przez rewolucjonistów pojęciu. Zapraszam. Z góry uprzedzam, że materiał nie będzie w żaden sposób traktował o polityce. Natomiast jak najbardziej będzie traktował, tak jak zapowiedziałem, o rzeczywistości znienawidzonej przez rewolucjonistów. Cóż to takiego? Będę mówił o prawie naturalnym. Prawo naturalne to rzecz, która naprawdę jest znienawidzona przez wszelką rewolucję, o której nie wolno wspominać według niej. Dlatego właśnie dzisiaj poświęcam ten materiał temu zagadnieniu. Jako okazję wykorzystuję również nowy numer naszego dwumiesięcznika Zawsze Wierni, wydawanego przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, który zatytułowany jest Boże Prawo a Rewolucja. Dwumiesięcznik dostępny w wydawnictwie Tadeum, można go zakupić przez internet. Bardzo polecam. Będę się jeszcze do niego odnosił. Teraz do rzeczy. Prawo naturalne. Czymże ono jest? Prawo naturalne jest częścią prawa moralnego. Prawo moralne jest to prawo, które opisuje, jak powinniśmy się zachowywać, jak mamy obowiązek się zachowywać. Prawo naturalne jest tą częścią prawa moralnego, którą możemy w prosty sposób poznać naszym rozumem. Dlatego mówimy, że prawo naturalne właśnie jest naturalne, czyli jest zapisane w naszej naturze. Czyli my poprzez nasz rozum, rozważanie naszego życia, rozważanie tego, w jaki sposób jesteśmy stworzeni, jak żyjemy, do czego zdążamy, możemy rozpoznać, jakimi prawami powinniśmy się kierować. A więc prawo naturalne jest do poznania, możemy je poznać naszym rozumem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, skoro jest poznawane przez rozum, obowiązuje wszystkich. I trzecia rzecz, skoro obowiązuje wszystkich, jest to rzecz absolutnie podstawowa i jej zaniechanie, porzucenie tego prawa naturalnego prowadzi do samozniszczenia rodzaju ludzkiego. Oczywiście prędzej czy później samozniszczenia jednostki albo bezpośrednio samego rodzaju ludzkiego, ale wszystko po kolei. Prawo naturalne da się poznać rozumem. Otóż widzimy, że jesteśmy istotami, które potrzebują do przeżycia pokarmu. Dlatego jak najbardziej częścią prawa naturalnego będzie to, że mamy obowiązek zadbać o nasze przeżycie, również w ten sposób, że dostarczamy naszemu organizmowi pokarm. Do przetrwania gatunku potrzebujemy zrodzenia i wychowania potomstwa. Tak jesteśmy skonstruowani, że dzieci nie tylko muszą zostać poczęte, ale również muszą zostać wychowane. I dlatego cała moralność seksualna, która wynika stąd, potrzebne jest zrodzenie i wychowanie potomstwa. I później jakby wszystkie wnioski, to wychowanie, do tego wychowania potrzebny jest ojciec, potrzebna jest matka, do tego wychowania potrzebny jest czas i tak dalej, i tak dalej. To jakby jest mnóstwo właśnie praw moralnych, które wynikają z rozpoznania takich podstawowych prawd, czy podstawowych praw. Rozważamy naszą ludzką naturę, czyli to, co jest wspólne wszystkim ludziom. I wyciągamy wnioski, co jest dla konkretnego człowieka i dla rodzaju ludzkiego dobre. I określamy to właśnie jako prawo naturalne, tą część tego prawa zapisanego w samej naszej naturze. Prawo, które zostało rozpoznane jako korzystne dla jednostki i dla rodzaju ludzkiego. Tak jak wspomniałem, mówimy tutaj o poziomie czysto naturalnym, o rzeczach, które zasadniczo każdy człowiek powinien być w stanie rozpoznać. Kwestie przetrwania jednostki, przetrwania gatunku, kwestie takich podstawowych praw, które właśnie są potrzebne do tego, żeby ludzkość przetrwała, żeby jednostki mogły żyć, mogły rozwijać się, żeby gatunek również mógł przetrwać i się rozwijać. Dzisiaj mówienie o czymś takim jak prawo naturalne to od razu wzbudza jakieś podejrzenia o faszyzm, dlatego że no przecież my każemy komuś zachowywać jakieś prawa. Nie, my nie każemy. Mówimy o tym, uwaga, te prawa
Jeśli ich się nie przestrzega, to po prostu prowadzi to do zguby. Siłą rzeczy. Dlatego, że tak jesteśmy stworzeni. Dlatego, że jeśli nie ma potomstwa, to gatunek ludzki wymrze. Jeśli nie ma potomstwa, które jest dobrze wychowane, przygotowane do życia, to gatunek ludzki po prostu wymrze. To są rzeczy, które po prostu rozpoznajemy naszym rozumem. Nie potrzeba tutaj Bożego objawienia, choć czasami Boże objawienie również przypomina nam o prawie naturalnym, jednak co do zasady nie jest to potrzebne, nie jest objawienie potrzebne, żeby to prawo naturalne rozpoznać. Więc jak najbardziej poznajemy naszym rozumem, że każdy człowiek ma prawo do życia. Warto zwrócić na to uwagę, że to właśnie prawo naturalne świadczy o ludzkiej godności. Dlaczego? Dlatego, że skoro potrafimy rozumem poznać naszą naturę, potrafimy poznać, co jest dobre, to jesteśmy czymś więcej niż zwierzętami, które kierują się w swoim życiu instynktami. My jesteśmy w stanie racjonalnie poznać, co jest dla nas dobre i tym się kierować. Stąd wynika pewna naturalna godność człowieka. Jest również ta nadprzyrodzona, o czym tutaj nie będę mówił, natomiast ta naturalna godność wynika właśnie ze stworzenia na obraz i podobieństwo Boże, czyli ze stworzenia z rozumem i wolną wolą. Ten rozum powinien poznać, co jest dla nas dobre. Wolna wola powinna właśnie to wybrać. I tak ci, którzy negują prawo naturalne, którzy twierdzą, że człowiek powinien zachowywać się tak, jak ma na to ochotę, tacy ludzie w praktyce degradują człowieka do poziomu zwierząt. Człowiek według nich powinien również zachowywać się w zgodzie ze swoimi instynktami. Nie powinien kierować się niczym innym. Dokładnie tak samo jak zwierzęta. Człowiek nie powinien się zastanawiać, co naprawdę jest dla niego dobre, dla jednostki, dla rodzaju ludzkiego, tylko żyć zgodnie z tym, co ma ochotę. Jest tam oczywiście wszelka swoboda do rozwiązłości seksualnej, stąd w ogóle wszelkie te współczesne tak zwane wolności, które są oderwane zupełnie od celu ludzkiego, od dobra ludzkiego, tylko są właśnie taką samowolą, są próbą doprowadzenia człowieka czy podciągnięcia go do poziomu zwierzęcia, które po prostu kieruje się instynktami. Powiem, człowiek, który robi to, na co ma ochotę, kieruje się instynktem, kieruje się specyficznym rodzajem emocji, które podpowiadają raz to, raz to. Natomiast z racji, że możemy poznać, co jest dobre, że możemy to poznać, możemy do tego zachcieć w sposób właśnie wolny, to powinniśmy właśnie robić. Tego wymaga nasza godność, nasza ludzka natura, tego, abyśmy rozumowo poznawali, co jest dla nas dobre i do tego dążyli. Polecam tutaj w tym numerze Zawsze Wierni. Jest tekst księdza Jakuba Wawrzyna właśnie o tym, właśnie o prawie naturalnym. Tekst ten stara się dokładnie wyjaśnić, czymże to prawo naturalne jest, jak ono dokładnie działa. Bardzo zachęcam do zapoznania się z tym tekstem. Tak jak wspomniałem, jest to rzecz absolutnie fundamentalna i gdy o tym zapomnimy, gdy to nam umknie, to znaczy ta podstawowa idea prawa naturalnego, prawa moralnego, które jest zapisane w naszej naturze, gdy to nam umknie, naprawdę intelektualnie tracimy pewien bastion naszej cywilizacji. I nie przez przypadek, właśnie dlatego tak bardzo rewolucjoniści nienawidzą tego pojęcia. Właśnie dlatego go nienawidzą, bo jest ono tak fundamentalne, bo jest ono tak niebezpieczne dla rewolucji, bo ustanawia ono pewien fundament. Człowiek jest zależny od czegoś, zgodnie oczywiście z naszym rozumem. Widzimy to, że to prawo nie jest niczym zewnętrznym, to nie jest narzucaniem czegoś komuś. To jest oczywiście... Ostatecznie trzeba powiedzieć, że to zostało człowiekowi narzucone przez Boga, ale nie jest narzuceniem jednemu człowiekowi przez drugiego człowieka czegoś. To jest prawo, które każdy człowiek może rozpoznać swoim rozumem i dostrzec, to jest dla mnie dobre. To jest dobre dla całego gatunku ludzkiego, aby zachowywano takie i takie prawa, aby każdy dbał o swoje życie, aby nikt drugiego człowieka nie zabijał, aby rodziny były wspierane, aby potomstwo się rodziło i było wychowywane, było dobrze wychowywane do tego, żeby mogło pełnić swoją funkcję w społeczeństwie dalej i w ten sposób również ostatecznie dojść do swojego celu ostatecznego, ale tutaj już jakby wchodzimy w zupełnie inny temat. A więc rzecz jest fundamentalna, naprawdę należy kwestię prawa naturalnego głęboko zrozumieć. Polecam tutaj jeszcze jeden tekst, czy polecę tutaj konkretnie w tym materiale jeszcze jeden tekst,
Arnaud de Lassus, przepraszam jeśli źle wypowiadam, o szkole frankfurskiej i rewolucji kulturowej. Szkoła frankfurska jest to również rzeczywistość, z którą należy się skonfrontować. Jeśli ktoś nie skonfrontował się jeszcze z tym tematem, to tym bardziej polecam ten numer naszego dwumiesięcznika. Naprawdę jest to rzecz bardzo ważna, bo właśnie poznanie szkoły frankfurskiej pokazuje nam, w jaki sposób ta rewolucja ideowa się odbywa, w jaki sposób odbiera nam się nasze pojęcia. Tak jak już kiedyś wspomniałem, obecna rewolucja polega na niszczeniu pojęć podstawowych. Z pojęcia prawda zrobiono tak naprawdę pojęcie opinii, odebrano mu znaczenie obiektywne. Prawda jako rzeczywistość, jako to, co jest, to pojęcie zostało zniszczone i zostało zastąpione zrozumieniem, czy jakby treścią słowa opinia. Dzisiaj słowo prawda w praktyce znaczy powszechnie u ludzi tyle, co słowo opinia. Moja i twoja prawda, czyli moja lub twoja opinia. I tak podmienia się nam słowa, podmienia się nam idee po to, żeby rozbroić nas, żeby rozbroić naszą cywilizację, żeby zastąpić ją czymś innym. Ostatecznie plan jest oczywiście po prostu demoniczny. Zniszczenie wszelkiego porządku, zniszczenie rodzaju ludzkiego. Ta cała rewolucja ideowa, modernistyczna, tutaj modernistyczna w sensie kulturowym, to wszystko jest oczywiście po to, żeby zniszczyć ostatecznie najpierw cywilizację, a później po prostu ludzkość. Powiem, społeczeństwo, które nie zachowuje prawa naturalnego, po prostu dąży do upadku i dlatego ewidentnie ta rewolucja jest demoniczna. Natomiast właśnie poznając szkołę frankfurcką, dowiadujemy się, w jaki sposób to się odbywa. W jaki sposób odbyła się ta rewolucja, można powiedzieć, rewolucja w naszych głowach, rewolucja w głowach naszych dzieci, rewolucja w głowach naszych sąsiadów, po prostu ta rewolucja, która już siedzi w naszych głowach. Tym bardziej musimy poznawać tego wroga, aby zrozumiawszy go, móc naprawdę z nim walczyć. Szkoła frankfurska odegrała tutaj ogromną rolę. Dlatego musimy naprawdę poznać tą szkołę frankfurską, zrozumieć, czym ona była, jaką rolę odegrała w tej rewolucji, która właśnie niszczy pojęcia. Bardzo zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami. Jeszcze raz reklamuję nasz nowy numer czasopisma Zawsze Wierni, Boże Prawo, a Rewolucja. Oczywiście będzie link pod filmem w opisie, gdzie do księgarni Tedeum, gdzie można zakupić ów periodyk. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.